Zespół Dauderont nad Zalewem Nowochódzkim pojawił się dlatego, że pewnego pięknego dnia w grupie facebookowej, która gromadziła wielbicieli serialu Dauderont, pojawił się taki pomysł, że byłoby fajnie gdzieś się spotkać, ponieważ ten serial wszystkim się tak bardzo podobał. I ktoś zaproponował, aby to było nad Zalewem Nowochódzkim u Agnieszki na frytkach. Ja jem frytki od Agnieszki, są mega. To mnie uspokaja frytki. Nie, ty Aga, gdzie pracujesz? Na Zalewie Nowochódzkim. A co tutaj jest? Frytki. Lubisz tu pracować? Bardzo. Co jest fajne w tej pracy? Chłopak. Chłopak. Tak, razem z Agą pracuje jej chłopak i jeszcze trzy inne osoby. Jest zadowolony, że cię ogląda w telewizji, czy nie? Tak. A może jest trochę zazdrosny? No chyba tak. No ale no możesz powiedzieć chyba, że oglądał, też mu się podobał. Podobał się jak... I że polubił twoich przyjaciół chyba, co? Miałam pierwsze rozmowy i za niedługo będę podpisywała umowę o pracę. Brawo! Więc kiedy się dowiedziałem, że Dominika będzie miała w końcu pracę, no to uważam, że jeżeli ten program cokolwiek dobrego miał zrobić, to właśnie już w tej chwili zrobił. Chociaż oczywiście życzyłbym sobie, żeby takiej możliwości było jak najwięcej. Szanowni Państwo, ja jestem niezwykle wzruszona tym, że jest Was tak dużo. Tak naprawdę dzisiaj uzmysłowiłam sobie, że ten mój pomysł przyjazdu ich do Krakowa był trochę pomysłem szalonym. Podobało Ci się, Aga? Powiedz, jak Ci się podobało? Tak. Byłaś zadowolona, że koledzy przyjechali? Tak. Jak się czujesz? Fajnie! My są oni! Super! Czego jeszcze Wam nie mówiłem? Kobiety są najlepsze. Kochamy Was! A my Was! Brawo! W Nowej Hucie mieszkam od 7 lat. Przyjechałam na tydzień czasu, a tak już mi zeszło, że już trochę lat tutaj siedzę. Lockdown był dla nas dosyć ciężkim czasem, bo obydwie straciłyśmy pracę. Ten koronawirus mimo wszystko zbliżył nas do siebie.
cały ten lockdown, gdzie wieczorami, większość wieczorów spędzałyśmy razem, właśnie myśląc... Przy dobrym winie. Przy dobrym winie, właśnie myśląc, co dalej. Aż w końcu wpadłyśmy, żeby postawić wózek z prawdziwą grecką frappę. Paulina wcześniej mieszkała na Cyprze, pokochała tą kawę. Często mi ją nawet robiła, jak u niej byłam. No i tak 2 miesiące później mamy tutaj nad zalewem wózek z fajną frappę, z fajną, prawdziwą grecką frappę. Prawdziwą grecką frappę robi się w specjalnych fraperach. Tak. Sprowadziłyśmy te frapery z cukru, kawę też sprowadzamy, to nie jest... Zwykła Nescafe czy gdzie, jakaś gdzie ogólnie jakość. Grecy robią na Nescafe, ale myśmy chciały czegoś więcej, dlatego sprowadzamy naprawdę dobrej jakości kawy. Oczywiście, że miałyśmy obawy. Nie wiedziałyśmy, czy rzeczywiście Nowochucianie pokochają tą kawę. Nie, nie, nie. To jest zwykła kawa. Tak samo te są smakowe, to jest naturalne aromaty. To nie są żadne syropy, ani nic z tych rzeczy. Dobra, i jaką? No wezmę klasyczną, żebyśmy tak. Panie. Bo chcę zachęcić dziewczyny, bo nie piły jeszcze. Ja zrobię. Mamy nadzieję, że nie skończy nie się... Nie tylko Nowochucianie poznają tak, tę frappę, nie skończy ale... się tylko na jednym takim stoisku. A że rozwiniemy ten biznes. Kiedyś będzie to sieciówka. Tak, taki mamy biznesplan, żeby zrobić z tego kiedyś sieciówkę.